mówimy o znakach szczególnych, mówimy o tym, co wyróżnia naśladowcę, człowieka, który jest wyznawcą Chrystusa, a lepszym słowem jest naśladowcą, ponieważ my nie jesteśmy wyznawcami, my nie tylko wyznajemy, ale istotą, trochę za duży pogłos mam tutaj, jakbyście ściągnęli, ale istotą tego naszego chodzenia z Bogiem jest to, że naśladujemy Chrystusa i stajemy się podobni do Niego. I to ma być widoczne wśród innych ludzi. I dzisiaj Bóg już tak wiele rzeczy zrobił na tym nabożeństwie. Doświadczyliście tego? Doświadczyliście Bożego dotyku? Doświadczyliście tego, że On jest? Że On się troszczy o nas? Że On mówi do nas? Ja widzę po waszych reakcjach na mediach społecznościowych, ludzie, którzy są w domu teraz, nie mogli dzisiaj być, słuchają nas, oglądają i są dotknięci. Mówią, wow, niesamowite, Bóg mnie dotknął. Bóg dzisiaj już do mnie mówił, a teraz będziemy słuchali Jego słowa. Mam pewne problemy z... Okej, powinno być dobrze. I zacznijmy od razu od Biblii. Otwórzcie słowo, Ewangelia Jana, 13 rozdział. Dzisiaj jest 13, za tydzień będzie w sobotę 13, tak? Za tydzień będzie w sobotę 13, pomyślałem o spotkaniu, które mamy za tydzień. Jeszcze coś mi tu buczy, chłopaki. Jakbyście mogli ściągnąć ten pogłos, nie wiem, czy mikrofony są włączone, czy coś, ale mam taki duży dyskomfort, nie mogę się skoncentrować. Tak, jest ok? Dobrze słyszycie? Dobrze? Lepiej? Lepiej, dobrze. Ewangelia Jana, 13 rozdział. Dla tych, którzy nie wiedzą, przypominam, dzisiaj jest 7. Ja myślałem, że już jest 13, ale dzisiaj jest 7. I czytamy wspaniałe słowa. Słuchajcie, jedna rzecz, która powinna wyróżnić naśladowcę Chrystusa, jedna szczególna rzecz, która powinna wyróżnić naśladowcę Chrystusa, dzisiaj będziemy mówili o tej jednej rzeczy. Czasami myślimy, że my jako wyznawcy Jezusa, jako Jego naśladowcy, to mamy się wyróżniać na przykład charyzmatyczną modlitwą. I to rzeczywiście jest dla ludzi coś innego. Dla ludzi wychowanych w naszym kraju charyzmatyczna, głośna modlitwa to jest coś nowego. To jest jakiś znak. Mówię, oni są z tego kościoła, gdzie się modlą takimi dziwnymi sylabami. Wow, ale dla nas to nie powinien być znak rozpoznawczy. To nie po tym ludzie powinni rozpoznać naśladowcę Chrystusa. Ja na przykład nie słyszę, żeby Jezus tak się modlił. To nie to go cechowało. Są rzeczy ważne i są rzeczy najważniejsze. Dzisiaj chciałbym się skupić na najistotniejszej rzeczy. Oczywiście absolutnie nie mam na myśli dzisiejszej modlitwy. Dzisiejsza modlitwa, wierzę, że była jak najbardziej z nieba. Ale nie to powinno wyróżniać nas jako naśladowców Chrystusa. Jako charyzmatyków, jako Kościół Zielonoświątkowy być może, bo to jest jakaś nasza szczególna cecha, ale naśladowcy Chrystusa to ludzie, których wyróżnia zupełnie coś innego. To nie uwielbienie i muzyka powinna nas wyróżniać, że ludzie mówią, oni mają w Kościele nowocześnie i mają światła. To nie to powinno być znakiem rozpoznawczym naszego Kościoła. Nie te wszystkie zewnętrzne rzeczy są znakiem rozpoznawczym i tym, co powinno nas wyróżniać. Posłuchajcie, Ewangelia Jana, wspaniałe słowa, 13 rozdział, 35 wiersz. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli wzajemną miłość mieć będziecie. Jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. A więc znakiem rozpoznawczym naśladowcy Chrystusa jest wzajemna miłość. I dzisiaj już sporo o tej miłości mówiliśmy też w modlitwie. Moja żona modliła się i wierzę, że przyjmowaliśmy też Jego miłość, bo my nie możemy dać tylko to, co mamy i to, na ile mamy. Źródłem tej miłości jest Bóg. On daje nam miłość i my ją przekazujemy dalej. A więc znakiem rozpoznawczym ma być miłość, nie czystość doktryny. Czasami widać na Facebooku, że znakiem rozpoznawczym chrześcijan staje się czystość doktryny i walka. O, jak ja tego nienawidzę. Kiedy ludzie się żrą o Boga. Kiedy ludzie skaczą sobie do gardeł o Boga. W imię Boga. Będziemy się teraz bić w imię Boga. To jest paranoja. To jest coś, o czym w ogóle nie czytamy w Biblii. A
A więc nie czystość doktryny, ona jest ważna. Nie radykalizm religijny, nie znaki i cuda nawet, chociaż one też są ważne. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy Jezus w ostatniej swojej mowie do uczniów powiedział: idźcie tedy na cały świat i głoście Ewangelię. Kiedyś mieliśmy to tutaj napisane, pamiętacie? Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I tam było, też jest napisane, że pewne znaki będą wam towarzyszyć. Znaki i cuda, mówienie innymi językami, to są znaki towarzyszące. I teraz, kiedy my się na nich skoncentrujemy, my się koncentrujemy, wiecie, ja nie kupuję auta po to, żeby posłuchać radia. Kupię sobie teraz nowe auto, bo będę miał dobry sprzęt, stereo jakiś, i sobie kupuję, żeby posłuchać radia. Czujecie to? A więc fokusujemy się, koncentrujemy się na zupełnie czymś pobocznym, a nie na tym, co jest najważniejsze. Jezus powiedział, a takie znaki będą towarzyszyć. A więc to jest towarzyszące, ale w centrum ciągle jest miłość. Dwa przykazania miłości. Chrześcijaństwo jest postarte na dwóch przykazaniach. Ta relacja pionowa z Bogiem, przykazanie miłości do Boga, i relacja pozioma, tak, relacja z innymi ludźmi, relacja do innych. Nawet Jezus tutaj nie mówi: i po tym poznają, żeście moimi uczniami, że będziecie mieli super relacje z moim Ojcem. Mówi między sobą, a wzajemnie. To jest znak rozpoznawczy. 13 rozdział tej samej Ewangelii, werset wcześniej. Jezus mówi tak: nowe, i teraz chciałbym, żebyście pomyśleli o tym słowie nowe. A więc to nie jest standard. Pewne rzeczy w naszym życiu muszą stać się nowe w naszym schemacie religijnym, w naszym myśleniu. Oni byli ludźmi, którzy wierzyli w Boga. Mieli utarte schematy, widzieli Boga w jakiś sposób. Jezus mówi: nowe. Tydzień temu mieliśmy tutaj ludzi niesamowitych z Wrocławia. I pamiętacie, pastor Adam mówił słowo prorocze do naszego kościoła. Mówił o nowej szacie. Mówił o nowym dźwięku. I mówił o nowych ludziach. Nowa szata. Szata sprawiedliwości. Ludzie, którzy żyją z łaski przez wiarę w to, co Chrystus zrobił na krzyżu, a nie przez własne uczynki religijne, którzy prą do przodu kolejnym swoim uczynkiem, kolejną rzeczą chcą zaskarbić sobie Bożą miłość. Nie. Nowa szata, szata sprawiedliwości. Ludzie odkupieni krwią Chrystusa, którzy mają świadomość, że żyjemy dlatego, że On umarł za nas. I to jest moje miejsce, to jest moja pozycja w Chrystusie. Nowa szata, nowy dźwięk. Nie wiem, czy wiesz, ale teraz, kiedy patrzę na ciebie, ja mówię, patrzę na ciebie i ty mówisz. Wszyscy mówimy, nawet jak nic nie mówimy, a co więcej mówimy, kiedy nic nie mówimy. I generalnie nawet kiedy mówimy, to co nie mówi, mówi w nas więcej. To jest okej, trochę filozofia wyszła mi. Tak? Czyli tak. Siedzisz? My tego nie kontrolujemy. Czasami jak ja patrzę do lustra i zobaczę, jak ja wyglądam, kiedy nikt na mnie nie patrzy, mówię: stary, weź ty się zbaw, ty się nawróć. Wyglądasz okropnie. No ale tak, tu siedzę w kościele, niby fajnie, radość, no bo wypada i tak dalej, ale ciągle serce mam obciążone, zatroskane, ciągle o czymś myślę, troszczę się i minę mam taką, jakbym to ja na krzyżu umierał, a nie Jezus. Popatrzcie kiedyś do lustra. Jak wyglądacie? Jaki dźwięk roztaczać? Dlatego ja tak kocham ludzi uśmiechniętych. Nawet kiedy jest trudno. Nawet kiedy jest trudno. To może być uśmiech przez łzy, ale jak fajnie, jak wy się uśmiechacie. Teraz wszyscy już się skontrolowali. Wyciągnęli uśmiechy numer 54, tak, na kościół. Church KDR, taki uśmieszek pyk. Teraz są takie maski z uśmiechem. Bardzo mi się podobają. Dawno idę w sklepie i zobaczyłem taką kobietę, myślałem, że ona ma takie duże usta i tak wymalowane, bo ta maska była w kolorze ciała i tak z daleka mówi: jo, ale karpik. Ale patrzę, nie, to namalowane takie usta, już takie duże, ale była uśmiechnięta. Nie wiem, co miała pod spodem, znaczy pod maską, tak? Nie wiem, co było pod maską, bo być może miała banana w drugą stronę.
ale tu była uśmiechnięta. Czasami tak to może wyglądać. Nowe przykazanie, nowe. Jezus nie mówi, poprawiam teraz to, co było do tej pory, ale mówi, daję wam nowe przykazanie. I ja myślę, że tutaj nie... Pamiętacie, nowa szata to nie jest szata podreperowana, to nie jest szata, którą gdzieśmy połatali, ale to jest coś zupełnie nowego. I teraz powiem ci, że będzie o łamaniu kości. Okay? Czyli o miłości, czyli o łamaniu kości. Nowe rzeczy. Czasami coś, co wyrosło krzywo w mojej lub twojej głowie, w twoim sercu dotyczące Kościoła, jedynym rozwiązaniem jest to złamać. Jedynym rozwiązaniem jest to złamać ten sposób myślenia i pozwolić, gdzie jak kość jest krzywa, to czasami trzeba złamać, naprostować i w miejscu, w którym ona się zrośnie, dokładnie ten miejsce wzrostu kości, w języce greckim to jest słowo eirene, to jest pokój. Przychodzi połączenie i to połączenie okazuje się, że to, co było złamane, tu jest najmocniej. W twoim życiu może być podobnie. A więc poddajemy się, aby Bóg połamał nasze schematy myślenia. Po czym mają rozpoznać ludzie, że jesteś wierzący? Po miłości. Rybkę se naklej na samochodzie. Wow. I co? Trzy se naklej. Na szybie se jeszcze naklej, nic nie będziesz widział. Cztery można sobie nakleić rybki. Nie mam nic przeciwko rybkom. Generalnie lubię łowić ryby. Jezus też zachęcał do tego, żeby łowić. A więc łowię. Ale to nie jest znak rozpoznawczy. Z Biblią będę chodził po mieście. No nie. Znak rozpoznawczy. Zobaczcie, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie miłowali. Daję wam nowe przykazanie i to jest to tłumaczenie teraz troszeczkę nowsze. Daję wam nowe przykazanie. To już idziemy w kierunku walentynek teraz, za tydzień. Kochajcie się wzajemnie, kochajcie jednych drugich, tak jak, i tu nie ma wątpliwości jak, o co chodzi. Bo wiecie, kiedy mówimy kochajcie jedni drugich, to możemy w głowie mieć milion różnych koncepcji. Ale Jezus mówi, tak jak ja was ukochałem. To jest wzór, to jest pierwowzór, to jest istota, kochać jedni drugich. Zrobić komuś kawę, otworzyć komuś drzwi, zadzwonić do kogoś, dać komuś coś, kiedy jest w potrzebie. To jest fenomenalne. Słuchajcie, to nowe przykazanie, kiedy Jezus przyszedł, to była rewolucja miłości. To była bezkrwawa rewolucja. Rewolucja, ja kocham rewolucjonistów. Nawet tych odjechanych. Kiedyś miałem koszulkę z Che Guevarą. Nie chcę go reklamować, ale sam, wiecie, ja lubię ideę rewolucji. Może nie lubię sposobów, w jakich się dzieją rewolucje, ale najbardziej podoba mi się rewolucja łaski i miłości. Kiedy Jezus przyszedł i mówi, okej, jesteście ludem, jesteście narodem wybranym, ale zacznijmy coś nowego, zróbmy to inaczej. Nowe przykazanie daję wam. Miłujcie się. Niech ludzie zobaczą mnie w was, nie poprzez nawet cuda, nie poprzez znaki, nie poprzez te wszystkie rzeczy, ale przez miłość. I wiecie co? Że w pierwszych wiekach to był znak rozpoznawczy chrześcijan. A doczytałem, gdzieś wynotowałem, nie wiem, czy pamiętacie, czy słyszeliście o takim człowieku, który nazywał się Tertulian. To był rzymski teolog i filozof chrześcijański z drugiego wieku. On napisał takie zdanie, bo patrzcie, mówią poganie o chrześcijanach, jak oni kochają innych. To są zdania z kronik zapisane o pierwszym kościele. Jak oni kochają innych. Wiecie, to nie był ekskluzywny kościół, to był kościół kochający. To nie był kościół nazwany charyzmatycznym. Charyzmaty się działy przy okazji miłości. One nigdy się nie zadzieją, kiedy nie ma miłości. To będzie napompowane tylko i nic więcej. Okej? Posłuchajcie dalej. Miłość jest słowem najczęściej używanym i odmienianym w relacjach międzyludzkich, w kulturze, show biznesie, w muzyce. Jeśli chcesz napisać dobry utwór, który będzie na pierwszym miejscu na liście przebojów, wybierz jeden temat, to temat. Piotrek, jaki? To temat miłości.
Tak? W języku polskim często, w języku polskim używa się tylko jednego słowa na określenie miłości. Jest ono stosunkowo ubogie, gdyż zawiera w sobie, teraz pomyślcie, całą gamę doświadczeń, począwszy od relacji erotycznych, seksualnych, przez miłość do przyjaciół, miłość narzeczeńską, małżeńską, rodzicielską, aż po najgłębsze mistyczne przeżycia. Wiecie, kiedy ja dzisiaj tutaj przeżywałem miłość do Chrystusa i byłem dotknięty w środku, to jest zupełnie inne doświadczenie niż na przykład sypialni. Bo wiecie, a my to określamy wszystko jednym słowem. Miłość. Akurat nie w języku polskim, który jest piękny, ale tą dziedzinę mamy słabo rozwiniętą. I tutaj Greka nam idzie z pomocą. W języku greckim jest kilka słów określających miłość. Ja chyba znam cztery. I ona określa, inne słowo określa, ja nie będę się popisywał swoją greką, bo ona jest bardzo mizerna i pewnie akcenty są kiepskie i tak dalej, więc nie będę mówił, jak to brzmi po grecku, tylko powiem wam, jakie to są słowa. Wy i tak wiecie w większości. Inne słowo określa miłość, mężczyzny do kobiety. Wiecie, takie serca, jak ci leczą, to jest inne słowo w języku greckim. Inne słowo określa miłość rodzicielską, która jest zupełnie inna. Kiedy przekroczy granicę, może stać się patologiczna. Ale nie o takiej mówimy. Mówimy o zdrowej miłości. Inne słowo określa miłość między przyjaciółmi. Brothers in arms. Na zawsze. Na dobre i na złe. Bracia. Zupełnie inne słowo. I jeszcze inne słowo, wyjątkowe słowo, określa tylko ten jeden rodzaj miłości, o którym mówił Jezus. Tutaj, kiedy mówił, nowe przykazanie wam daje, kochajcie się. I kiedy mówił, po tym wszyscy poznają, żeście moimi, bo wzajemną miłość będziecie mieli. Tu jest użyte i powiem to słowo, bo ono już jest bardziej znane, to słowo agape, agapeo greckie. Nie wiem, czy to są dobre akcenty. Ja może kiedyś się tego nauczę, wybaczcie mi, ale to słowo agapeo. My kiedyś w kościele, kiedy spotykaliśmy się na wspólnych spotkaniach i jedliśmy razem, przebywaliśmy razem, to mówiliśmy, że to są takie agapy. Tak? Nie gapy, tylko agapy. Tak? A trzeba dodać. A, gapa. To jedno wyjątkowe słowo. Jedno wyjątkowe słowo. I teraz, kiedy popatrzymy jeszcze raz na ten wiersz. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi. Jeśli miłość wzajemną mieć będziecie, to popatrzcie. Tam jest użyte słowo poznają. I to słowo, to słowo też pewnie znacie już, niektórzy z was przynajmniej, ale to greckie słowo ginosko, ono znaczy poznać, rozpoznać, dostrzec, zdobyć wiedzę, uczyć się z własnego doświadczenia i oznacza też znajomość z pierwszej ręki. A więc zupełnie głębokie znaczenie. Bo to mówimy, po tym wszyscy poznają i myślimy o tłumie, który poznał coś. Ale każdy z tego tłumu jest ważny i każdy musi doświadczyć osobiście, z pierwszej ręki. Łapiecie? Po tym wszyscy, czyli indywidualnie każdy, rozpozna z pierwszej ręki, że jesteście moimi uczniami. I kolejne słowo, które tutaj jest, to słowo uczeń. I ono w Grece ma ten sam, jeżeli chodzi o etiologię tego słowa, to ten sam trzon, co polskie słowo matematyka. Bo tam jest mat jako pierwsze. A więc w greckim trzon ten słowa, co słowo matematyka, oznacza wysiłek umysłowy potrzebny do przemyślenia czegoś. Uczeń to właściwie uczący się, uczeń wyznawca Chrystusa, który uczy się doktryny, pisma i stylu życia. A więc to jest troszeczkę inaczej niż dzisiaj u nas. Uczeń uczy się materiału, który ma zadany, a uczeń Chrystusa uczy się doktryny i naśladowania. Właściwie, kiedy Jezus mówił, że byli Jego uczniami, to byli uczniami Jego. Oni uczyli się Chrystusa. Nie uczyli się tego, co Chrystus mówił, ale uczyli się tego, co Chrystus robił na co dzień. A więc dlatego Paweł miał śmiałość powiedzieć, naśladujcie mnie. Paweł nie był pyszałkiem, ale kiedy mówił do kościoła, obserwujcie mnie i naśladujcie, to jest wzór.
My wszyscy jesteśmy tak dzisiaj skromni, że mówimy, wiesz, na mnie nie patrz, bo moje życie jest kulawe, niedoskonałe i tak dalej. Ja to rozumiem, bo moje też jest kulawe. Czasami, tak? Ale no miejmy trochę wrażliwości i jakiegoś podobieństwa do Chrystusa, żeby powiedzieć komuś, przyglądaj się mojemu życiu i ucz się ode mnie. Jest w tym coś złego? Tu nie ma wtedy hipokryzji, bo kiedy mówisz, wiesz, no jeden Pan tylko, ja to, wiesz, no słabo tak wygląda, tak, ale my na Pana mamy wszyscy patrzeć tylko. Pewnie, że mamy patrzeć, ale my mamy być odbiciem Jego i mamy mieć na tyle to życie w Chrystusie ułożone, abyśmy mogli ludzi zachęcić, bo ludzi przekonuje nie to, co mówimy, ale przykład. Ludzie obserwują nasze życie i uczą się z naszego przykładu. I tutaj to słowo właśnie później kolejne, a więc mamy słowo ginosko, mamy słowo określające ucznia, tego, który też poznaje, rozumie i tak dalej. Wysiłek fizyczny musi, umysłowy, potrzebny do przemyślenia czegoś. Zobaczcie, tłum nie jest w stanie przejść przez wysiłek fizyczny, ale kiedy mówimy o każdej jednostce z tego tłumu, każdy osobno ma poznać, ma w to też włożyć pewien wysiłek, żeby poznać, żeby zrozumieć tą miłość. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami. Miłość do Chrystusa manifestująca się w miłości braterskiej. Wow. Miłość Chrystusa manifestująca się w miłości braterskiej. Powiem wam wspaniałe świadectwo o naszym cudownym Kościele. Bo ja czasami tak negatywnych dużo przykładów używam, ale chcę powiedzieć wspaniałe świadectwo o naszym Kościele. Kiedy ja się nawróciłem i miałem potężne problemy w życiu, to pomagała mi rodzina i pomagał mi Kościół. I pamiętam, jak rozmawiałem z moją wspaniałą mamą i mama mówi, ja jestem zaskoczona, jakich wy macie ludzi w Kościele. Na dobre i na... Oglądacie, nie? Niestety już nie. W każdej sytuacji. To jest właśnie to, co wyróżniało pierwszy Kościół i co wyróżnia nas dzisiaj, że jesteśmy ze sobą w każdym momencie. Tak? Człowiek upada, korygujemy, podnosimy, ale jesteśmy. Nie wybiera się już rodziny, ale w rodzinie się jest. Boska miłość włącza nas w krwioobieg ludzkiej miłości. Może ona mieć różne barwy i natężenia. Inaczej kochamy małżonka, dzieci, przyjaciół, mówiłem o tym, inna miłość wiąże nas, inne uczucie z przyjaciółmi, z ludźmi, stany emocjonalne i tak dalej, moglibyśmy teraz o tym mówić. A zwolennicy wielkich nauczycieli, to jest kolejna myśl, i rabinów mieli swoje charakterystyczne cechy. Charakterystyczną cechą uczniów Jezusa była miłość. To był znak rozpoznawczy, zobaczcie, to jest ta rewolucja miłości. Apologeci pierwszych wieków z upodobaniem odwoływali się do uderzającego faktu wspólnej miłości chrześcijan, która była czymś nowym w historii ludzkości. I chociaż Kościół czasami zapominał o tej charakterystyce, świat tego nigdy nie zrobił. Świat ciągle pamięta. Niezwykłość nowego przykazania naszego Pana w duchu i postępowaniu pierwszych chrześcijan, kiedy wspomina Łukasz w Ewangelii, w Dziejach Apostolskich, pamiętacie, 4 rozdział, wczoraj żeśmy też rozmawiali o tym, czytałem wam ten fragment, 4 rozdział, wiersz od 32, tam jest napisane, że wszyscy byli razem, mieli jedno serce, byli razem. To niekoniecznie fizycznie, oni wtedy w Jerozolimie byli też fizycznie razem. Trochę trudno być razem, kiedy jest się osobno, tak? To generalnie na jakiś czas może mieć miejsce, ale generalnie chodzi o to, żeby byli razem. Byli ogromnym tłumem, tam się nawróciło 1000 tysięcy ludzi, składających się z różni ludzie, różne cechy charakteru, różne pochodzenie, mieli jedno serce i jedną duszę. Tak bardzo, że żaden z nich nawet nie uważał żadnej z rzeczy, które posiadał za swoje, ale mieli wszystko wspólne. I teraz sami myślimy, że to jest jakieś nadużycie, że to jest niemożliwe, ale to myślę, że możemy na to spojrzeć w ten sposób. Mam taką świadomość Bożej obecności, mam świadomość tego, że miłość jest najważniejsza, że jeżeli ktoś w Kościele
potrzebuję z czegoś skorzystać, to mam świadomość, że to jest moje, ale jestem też szafarzem tego, tak? I mogę udzielić z tego. Jestem otwarty na to, żeby pomóc. Ktoś potrzebuje, żebyś go gdzieś zawiózł. Tak? Samochodów niekoniecznie musicie sobie pożyczać, bo to różne wychodzą później z tego tarapaty, ale może kogoś zawieźć, może zaprosić kogoś, możesz mu coś zafundować i tak dalej, i tak dalej. To jest fenomenalne. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami. To jest Kościół, który przyciąga uwagę innych. Nie cuda, nie formuły, nie liczby, ale miłość. Właśnie miłość. Mówiłem o tym. Moi uczniowie to dosłownie uczniowie mnie. To są ludzie, którzy nauczyli się Jezusa. I jeszcze raz, przez to wszyscy ludzie poznają. To znaczy, że nasza wzajemna miłość będzie tak decydującym dowodem, że jesteśmy jak Chrystus, że wszyscy ludzie to zobaczą i poznają. Nasza wzajemna miłość będzie tak decydującym dowodem. Ten znak wyróżnia. Niespecjalne obrzędy, niezwyczaje, nie przez specjalny ubiór, mówiliśmy o tym ostatnio, nie przez sposób mówienia, o Bogu, bracie, siostro, to nie przez to. My tak często myślimy, że to chodzi o te zewnętrzne rzeczy, one są okej, ale to nie przez to. Ja wolę, żeby ktoś do mnie powiedział Jarek, ale miał miłość, niż żeby ktoś miał nienawiść i mówił chwała Bogu, bracie. No, łapiecie to, tak? Okej? Bo to chodzi o normalność i w tym wszystkim o miłość, która jest kluczem. Miłość, która w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w 13 rozdziale, tam jest taki podtytuł, że miłość jest największym darem, ale przeczytajcie list do Galacjan i tam jest napisane, że miłość jest pierwszym owocem. Ona jest i owocem, i darem. Darem jest miłość Chrystusa dla nas, a owocem jest moje zachowanie w stosunku do innych, które manifestuje to, że jestem Jego uczniem. Ten znak wyróżnia. Pamiętacie, były różne ugrupowania religijne w Izraelu i dzisiaj też są różne ugrupowania, różne kościoły. Jednych wyróżnia to, że chrzczą dzieci, innych, że chrzczą dorosłych, jeszcze innych, że mają nabożeństwa takie, które wyglądają jak koncerty, jeszcze innych to, że nie wierzą w pewne rzeczy, że nie wierzą, że Chrystus dzisiaj ma moc i tak dalej, i tak dalej. I my rozpoznajemy te kościoły po takich rzeczach i generalnie to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby każdy kościół był rozpoznawany po wzajemnej miłości. A więc pytanie teraz, jak my jako Kościół jesteśmy widziani przez innych? Jak nasza społeczność dzisiaj, jak moje życie jest widziane przez innych? Czy jestem traktowany jako odlotowiec ze sportowej 5? Czy raczej jestem traktowany jako człowiek, który jest wyróżniony swoim taktem, kulturą, miłością, kulturą słowa, tego jak mówię do innych, jak ich traktuję? Okej? Wiecie? Chodzi o spójność. I dobrze wiadomo, że to właśnie wybitnie wyróżniało pierwszych chrześcijan i było przedmiotem uwagi otaczających pogan. Tak? Oni tak siebie kochali, i to jest teraz już maksimum, to już wchodzimy na najwyższy level, że byli gotowi za siebie oddać życie. Bo to jest miłość Chrystusa i to jest hardcore. To jest level najwyższy. Mamy takie przykłady. Mamy przykład Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, który to zrobił, ale mamy też przykłady ludzi, którzy weszli na ten poziom, byli gotowi poświęcić swoje życie za innych. Pewnie już gdzieś tam doszukujecie się, ale wiecie, że są takie przykłady. Co mogę w takim razie zrobić, skoro tak wysoko poprzeczka, nowe przykazanie? Jezus, mówiłem o tym, chrześcijaństwo rozpostarte jest na dwóch przykazaniach. Kochaj Boga i kochaj ludzi, a więc po pierwsze, zakochaj się w Nim, zakochaj się w Chrystusie. Możesz powiedzieć nawet teraz w swoim sercu, może ci będzie ciężko, ale powiedz, Jezu, kocham Ciebie. Jezu, kocham Cię. Panie Jezu, kocham Cię. Tak? Wyznawajmy miłość do Niego w naszych sercach, czy na głos, jak chcecie. Kochajmy Boga. Kiedy kochamy Jego, to też żyjemy zgodnie z tym, co nam zostawił, naśladujemy Go. I stąd wypływa nasza miłość do ludzi. To jest wszystko. Rozmawialiśmy na grupie niedawno, w Jeleniej Górze o tym, że to jest dosyć proste, że są dwie nogi, dwa przykazania. Kochaj Boga, kochaj ludzi i w tym zawarte jest 613 tych starotestamentowych zakazów i nakazów. Tylko to. I teraz jeszcze na jedną rzecz kończąc chciałbym zwrócić uwagę. Mówimy,
też, żeby kochać czynem, nie słowem. Spotkaliście się z czymś takim? Ja chciałbym to trochę dzisiaj podważyć. Nie jestem wbrew słowu, ale chciałbym pokazać, że w słowie mamy dowód na to, żeby kochać nie słowem, a czynem, ale mamy też dowód na to, żeby kochać słowem. Posłuchajcie. Ten sam Jan, który napisał Ewangelię, którą czytaliśmy, napisał też listy 3 i w pierwszym liście, w trzecim rozdziale od 16 do 18 czytamy takie słowa. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie. Swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata, i tutaj jest kontekst tego, dlaczego nie słowem, a czynem. Bo pomyślcie o tym. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie, czy widzisz chłopa, który idzie, chociaż teraz, ja nie wiem, jak ja bym na Śnieżkę się wybrał i zobaczyłbym kogoś, że idzie bez koszulki, w zimie chciałbym mu dać kurtkę, to mógłbym dostać w głowę, bo jest moda teraz. Na chodzenie, wczoraj w Jeleniej Górze, czy przedwczoraj, widziałem faceta w krótkich spodenkach i w krótkim rękawku. Sobie szedł z plecakiem normalnie, chyba się hartował, tak sobie myślę. I gdyby ktoś podleciał do niego, bracie, masz moją kurtkę, bo zmarzniesz. Mówisz, to ja się tutaj hartuję, tak? A więc bądźmy uważni, żeby komuś na głowę nie wchodzić niepotrzebnie. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim swoje serce, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? No teraz, bo tu chodzi o to, żebyś nie powiedział tylko, o, współczuję ci, no rzeczywiście, tak, zimno ci, a w domu masz 3 kurtki, mówisz, zimno ci. Bóg cię kocha, halleluja. Pomodlę się o ciebie, żeby ci się stało cieplej. Mamy nieraz takie akcje? Czasami tak może być, nie? To w tym kontekście, nie słowem, a czynem. Dzieci, miłujmy się, Jan mówi, nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Ale w Izajasza 50 rozdział, w księdze proroka Izajasza, w 4 wierszu czytamy takie słowa. Fenomenalne słowa do uczniów Chrystusa. Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych i tu jest to słowo uczeń też zawarte. Tu nie chodzi o to, że teraz dał ci elokwentną mowę, ale ci dał język wynikający z relacji mistrz-uczeń. Okej? Okay? Abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, i tu jest znowu uczeń, zobaczcie, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Fenomenalne słowo. Każdego ranka on mnie budzi, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Uczniowie Chrystusa to ci, którzy uczą się od Pana. Każdego ranka, każdego popołudnia, każdego wieczora. W zależności od tego, muszę to powiedzieć, bo chcę z żoną mieć cały czas dobre relacje, czy jesteś z sobą, czy z kowronkiem. Taki mój wywód. Ty i ja, w momencie, kiedy odpowiedzieliśmy na Boże powołanie, zostaliśmy wezwani do wyższego poziomu miłości. Ty i ja, w momencie, kiedy odpowiedzieliśmy na wezwanie Chrystusa, kiedy Jezus powiedział, pójdź za mną, ty powiedziałeś, Panie, idę, zostaliśmy wezwani do wyższego poziomu miłości niż pozostali, którzy jeszcze nie odpowiedzieli. I tu jest standard. Widzicie? I na tym polega ekskluzywizm. Na miłości. Nie na tym, że my dobrze wyglądamy, jesteśmy w takim amerykańskim kościele w Polsce. Z tradycją katolicką. Bez sensu. To dla mnie żadna nobilitacja. Największą nobilitacją jest to, że my stajemy się podobni do Chrystusa. Zostaliśmy wezwani do wyższego poziomu miłości. Miłości, która zadziwi świat. Wow. Nasza miłość, gdybyśmy zrobili teraz skalę od 1 do 10, powinna zaczynać się od 11. Okay? Wykraczać poza skalę. I to jest miłość Chrystusa, bo jeżeli potrafimy tylko to, co w skali, od 1 do 10, to każdy bez Boga to potrafi. Każda osoba potrafi bez Boga od 1 do 10, a my mamy od 11, czyli standard mamy. I teraz do tego potrzebujemy daru,
Bożego daru, miłości, która jest darem, aby ona mogła stać się owocem, który wykracza poza skalę.